31.9. idy kwietniowe. Niestety z powodu tego, że z pola bitwy wiedziony podstępem mongolskim uciekł książę opolską, Raciborski Mieszko Otyły. Polska armia niestety legła w gruzach, nie ma tego dobrego zwiadu, który nie wyszło, bo główce opolsko-raciborskie wyszły całe, wróciły z powrotem do Raciborza, rycerzom Iwanowic właśnie w klasztorze ojców Dominikanów, koło tego kościoła świętego Jakuba, zdał Wincenta Moskiewiczy tą relację z bitwy Legnickiej. Jeśli jesteśmy przy Wincentym Moskiewiczy, to trzeba powiedzieć, że jest autorem dwóch żywotów świętego Stanisława, biskupa męczennika, żywotów pisanych pod to, żeby zbudować ideologiczną podbudowę pod starania o koronę polską księcia Raciborskiego Władysława. Myśmy mieli jednego władcę Raciborskiego, który zasiadł na tronie krakowym, krakowskim, dzielnicowym władcą Polski, książę mieszkał prąd do nogi, ale bardzo realna, bardzo bliska była korona polska dla księcia Władysława Opolsko-Raciborskiego. I to w jego otoczeniu Wincenty pisze dwa żywoty świętego Stanisława. Zmiarkuje tam o tym, że tak jak złączą się wszystkie szczątki świętego biskupa, tak zjednoczy się korona polska pod piestowskim belem. Wincenty miał na myśli władcę Górnej Odry. Troszeczkę się pomylił, bo w Zaciborzu jednak przyszedł król, nie po mieczu, ale po kądzieli, syn Teofrozyny opolsko-raciborski, Władysław zwany Okierkiem, jak Państwo wiecie, koronę polską restytuową. Także wiele dobrego w Legii Piastowskiej wyszło z Raciborza, wpisało się bardzo mocno w historię Polski, dlatego można powiedzieć, że jest to miejsce szczególne, więc Rosji, między innymi też zostało się drogliwej półferni Chowki Piastównej, dominikanki klauzurowej z klasztoru świętego Ducha w Raciborzu, kandydatki na ołtarzu, można powiedzieć w peletonie na czole, w tego peletonu, bo to są rzeczy, które aspirują do ołtarza w kościele katolickim. Są dwie Racibożanki dzisiaj. Eufemia Piastowna, dominikanka i Helena Hoffman, bajonka z brzoskiego klasztoru. Ale zanim przejdziemy do tych dwóch postaci, powiem Państwu, czym się różnią czasy przede wszystkim, kiedy te charyzmaty wzrastały. Spójrzmy jeszcze na trzy postacie męskie związane z Raciborzem. Arcybiskup Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego, kapelan na brzeskim klasztorze, absolwent Tyleskiego Ewangelickiego Gimnazjum w Raciborzu, wybitny językoznawca, znał świetnie język niemiecki. Patriota, Polak, pisze świetne wspomnienia. Ja osobiście jestem fanem arcybiskupa Gawliny, bo listy, jakie zostawia, naprawdę dają bardzo dobry obraz epoki. I to, o czym pisze, że jak należy rozumieć ten trudny czas konfliktów polsko-niemieckich na Górnym Śląsku, to dawał jasne do zrozumienia, że trzeba być lepszym od innych, w tym pozytywnym sensie słowa, we wszystkich aspektach życia. Trzeba po prostu być lepszym. Żeby być lepszym, trzeba się uczyć. Arcybiskup Gawlina nie odmawiał nikomu pomocy. Pisał za kolegów z gimnazjum wypracowania w języku niemieckim, a że był Polakiem, to jak zmiankował Polaków, kasował o 50% mniej.